W komentarzu poinformuję, iż w nocy z poniedziałku na wtorek media na całym świecie zelektryzowała wieść o tragedii, która spotkała tenisistkę Arynę Sabalenkę, największą rywalkę Igi Świątek. Informacja o nagłej śmierci partnera Ejryni Balenki, byłego hokeisty i trenera Konstantina Kołcowa, wstrząsnęła światem. Według najnowszych ustaleń 42, Latek miał odebrać sobie życie. Teraz media informują o problemach Kołcowa w klubie, w którym pracował. W nocy z poniedziałku na wtorek media obiegły tragiczne informacje dotyczące niespodziewanej śmierci Konstantina Kołcowa, byłego hokeisty i partnera tenisistki Eirynisa Sabalenki. 42-latek zmarł nagle podczas pobytu w Miami, gdzie jego ukochana szykowała się do kolejnego turnieju – Miami Open. Informacje o śmierci potwierdził m.in. klub Salavat gdzie w ostatnim czasie mężczyzna pracował. Był silnym i pogodnym człowiekiem, kochanym, szanowanym przez zawodników, kolegów i kibiców, czytamy w oświadczeniu klubu sawada UAF. ufa Nagła śmierć partnera Sabalenki. Śmierć partnera Ejreni Sabalenki wywołała medialne zamieszanie, szczególnie przez różne spekulacje na temat przyczyny zgonu. Choć początkowo pojawiały się informacje zarówno o oderwanym skrzepie krwi, jak i wypadku samochodowym, to jednak, według najnowszych ustaleń, Kołcow miał odebrać sobie życie. Tragiczne wieści przekazują m.in. białoruskie i rosyjskie media, które powołują się na amerykańską policję. Białoruski portal Trybuna podaje, że Kołcow miał wyskoczyć z balkonu hotelu w Miami. Śledztwem w sprawie śmierci zajmuje się Wydział Zabójstw Biura Departamentu Policji Miami. Chociaż nie podejrzewa się żadnego przestępstwa, to okoliczności tragicznej śmierci Białorusina wciąż generują wielkie emocje. Nowe ustalenia w sprawie śmierci Konstantina Kołcowa. Portal tribuna.com ustalił, że kilkadziesiąt godzin przed śmiercią Kołcow podał się do dymisji w Saławacie Łajew, gdzie dotychczas pełnił funkcję asystenta pierwszego trenera. Według informacji przekazanych przez białoruskie media, pokłócił się z pionem sportowym klubu po tym, jak jego drużyna jako pierwsza odpadła z Pucharu Gagarina. W efekcie ukochany Erynisa Balenki miał złożyć własnoręcznie podpisaną dymisję, która została przyjęta przez klub. Obie strony miały jeszcze porozumieć się w kwestiach finansowych. Ponieważ Saławat Jułajew był dłużny kołcowowi pieniądze. Zaległości miały zostać rozłożone na kolejne miesiące. Składamy kondolencje. Dziękuję, że jesteś z nami. Do usłyszenia w kolejnym materiale.